No dobra, a więc dzisiaj chciałbym wam pokazać najnowszy update, ostatni już mam nadzieję do autosanek, do wszystkich autosanek, jakie już zdążyłem wydać, no, czyli od modelu D34 do D633. No i w skrócie, co w tym update'cie się znajdzie. Pokażmy może na przykładzie D47. Tutaj chyba najwięcej zostało zmian wprowadzonych. Pierwsza rzecz. Kolory. Jak widać, jest taka oto paleta kolorów. Pewnie większość z was widziała na fanpage'u moim, na którym pokazywałem. No, jak widać, jest o wiele więcej kolorów. Chciałem dać jeszcze więcej ogólnie, ale tutaj ograniczenia farminga niestety. Jest limit na 64, więc tyle jest max. Ogólnie tutaj mamy te kolory dostępne dla i ramy, i burt, te same, i dla felg, dla obręczy. No. Kurde, tutaj takie fajne mi w sumie wyszło, ale dobra. Druga rzecz w tej autosance, akurat w tej D46, to są burty. Kurde, trochę chujowo ustawiłem. Że... No dobra, burty. Są nowy typ nadstawek. Tutaj jak widać drewniane. No jest tutaj z plandeką. Jest taka i zwykła jak widać. No. Kolejna rzecz to już dotyczy wszystkich autosanek, czyli poprawiona tekstura opon. Przedtem ten bieżnik był taki jakby mniej widoczny, taki bardziej płaski. Teraz to poprawiłem, jest bardziej widoczny. Wygląda to o wiele lepiej, jak się to porówna bezpośrednio. A jeszcze chwila. No i to wszystko ogólnie poprawiłem na wszystkich modelach opon. Zostały też dodane nowe opony, te które pojawiły się wcześniej w D633, ale też je poprawiłem. Chodzi też o tekstury. Przedtem takie jakieś dziwne były, nieważne, dobra. Co tu jeszcze jest? Aha, okej, okay. W tej przyczepie to by było na tyle, no tutaj wiadomo, jest to samo co w D47. Tutaj kolory, wszystko. A, opony jeszcze, balonówki, okej. Okay. Są dodane balonówki z D35, tak samo jak i felgi. Te są z D35, no i te są standardowe, z tym, że też felgi są zmienione. Dobra, tutaj było tyle. A, jeszcze jedna rzecz jest. Jeszcze jedna rzecz. I to też w wszystkich autosankach. Dodałem tutaj na teksturze podłogi takie jakby łączenie, że to jest spawane z kilku części, wiecie o co chodzi. Nie, że taka jednolity kawał blachy czy coś. No, i to jest w każdych autosankach. A, dobra. D34 i D35 mam jeszcze stare wersje, w grze więc wam tu nie pokażę. Ale dobra, jedziemy dalej. D50 i D55. Tutaj oprócz kolorów coś się zmieniło. No tylko dodałem tylko te nowe opony. Kurczę, kozak to wygląda naprawdę. Tutaj nie ma drewnianych burt, już mi się też nie chciało za bardzo. Chciałem tutaj jak najszybciej tutaj zrobić to najważniejsze i już dalej kończyć tą D83. Bo do ostatniego odcinka z modelowania no to nic tam nie ruszyłem praktycznie. No i też tutaj bieżnik ładnie wygląda. No i tutaj też tyle. A, no i tutaj to samo. Chwilę. O, teraz chyba lepiej widać.
Też tutaj jest zrobiona taka jakby imitacja wygnieceń, coś w tym stylu. Wiecie, jak to w każde autostanki mają takie już wygniecione te podłogi. Element wyłączony. A, no i tutaj w D633 została dodana taka belka z zaczepem. O. Nie jest tutaj do tej belce, tylko wyżej trochę taką osobną dodałem. W sumie lepiej tak jest moim zdaniem. No tutaj zdejmowane wszystko w cholerę. Taka Bida Edition trochę. Powinienem sobie tak dodać taki tytuł. Chyba tak zrobię jeszcze. Jeśli mi odeślą. To było dobre. Dobra. No i co? No i tutaj... No, w sumie tyle z takich zmian. No. Także chyba to by było tyle. Jeszcze z takich mniejszych zmian tutaj w D50, D55 jest nowe story. Nowa ikonka, także... No to by było tyle. Także...